Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Witam w podlipiańskiej wsi nad jeziorem Chłop. Wczoraj w mediach społecznościowych umieściłem swoje zdjęcie z tą pozycją. Akcja Wisła, kres krwawych walk z OUN UPA pana Marka Koprowskiego. I tak jak pisałem w tym poście, zachęcam Was wszystkich do przeczytania tej książki, szczególnie radnych, posłów Platformy Obywatelskiej, ponieważ to oni również w Sejmie, czy między innymi w Szczecińskiej Radzie Miasta, sieją nieprawdę, sieją kłamstwa historyczne dotyczące tej właśnie akcji. Przeczytam Wam teraz kilkustronicowy wstęp do tej książki, ponieważ on powinien Was najlepiej zachęcić do tego, żeby zgłębić ten temat i zobaczyć, że my jako Polacy musimy patrzeć przede wszystkim na to, co jest dobre dla Polski. Na pierwszym miejscu musimy stawiać interes Polski, nie interes Ukrainy, nie interes Rosji, nie interes Niemiec, nie interes Unii Europejskiej. My Polacy, będąc w Polsce, tutaj musimy, dla nas najważniejszy powinien być interes Polski i Polaków. Zachęcam do wysłuchania tej kilkuminutowej lektury. Niniejsza praca traktuje o operacji Wisła, która przeszła do historii pod nazwą Akcja Wisła, spopularyzowaną przez większość historyków i publicystów. Stanowiła ona ostatni akt dramatu zmagań polsko-ukraińskich, które w 1943 roku rozpoczęli ukraińscy nacjonaliści, przystępując do czystki etnicznej na Wołyniu i mordu ludności polskiej, przenosząc następnie tę zbrodniczą działalność na teren Małopolski Wschodniej. Niniejsza książka udowadnia, że organizacja ukraińskich nacjonalistów dążyła też do opanowania części ziem Polski południowo-wschodniej, traktowanych przez nią jako etniczne ziemie ukraińskie, które powinny znaleźć się w granicach państwa ukraińskiego. Tę samą pozycję zajmowali ukraińscy komuniści domagający się od Stalina pod wodzą Nikity Chruszczowa, by żądał oddania tych ziem przez Polaków sowieckiej Ukrainie. Z lektury niniejszej pozycji wynika, że już w 1944 roku OUN UPA przystąpiło do realizacji swoich planów na wschodniej Lubelszczyźnie. Wykorzystywała do tego ludność ukraińską mieszkającą na tym terenie i cieszącą się wieloma względami władz niemieckich. Kierownictwo OUN UPA, sądząc, że bardzo łatwo przyjdzie jego podwładnym opanowanie wschodniej i południowej Lubelszczyzny, popełniło błąd. W odróżnieniu od Wołynia podziemie polskie było tu silne i twardo stanęło w obronie polskiego stanu posiadania, polskich wsi i polskich mieszkańców. OUN UPA, chcąc za wszelką cenę osiągnąć swoje cele, ściągnęła z Wołynia i Małopolski Wschodniej posiłki i nasiliła swoją ofensywę. Doprowadziło to do krwawych i bezwzględnych walk, które pociągnęły za sobą wiele ofiar. Walką położyło kres dopiero wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię południowo-wschodniej Polski. Gdy jednak front po kilku miesiącach przesunął się na zachód, OUN UPA wznowiła swoją działalność na ziemiach Polski południowo-wschodniej, tworząc na niej swoje struktury. Objęły one swym zasięgiem wszystkie skupiska ludności ukraińskiej. Wsie ukraińskie stanowiły zaplecze żywnościowe, logistyczne, mobilizacyjne i wywiadowcze dla operujących na danym terenie oddziałów UPA. Bez tego zaplecza nie mogłoby istnieć. Od początku swojej działalności OUN UPA nie uznawała jurysdykcji państwa polskiego nad tak zwanym Zakerzoniem, czyli ziemiami polskimi leżącymi za linią zaproponowaną przez lorda Curzona, która stała się podstawą do wytyczenia w Jałcie polsko-sowieckiej granicy dokonanego przez wielkie mocarstwa, czyli ZSRR, USA i Wielką Brytanię. Kierownictwo OUN UPA nie uznawało decyzji Wielkiej Trójki. Nową polsko-ukraińską granicę traktowano jako tymczasową. Zakładało, że wkrótce wybuchnie III wojna światowa. Amerykanie pobiją Sowietów i OUN UPA jako awangarda wojsk wyzwoleńczych będzie mogła przystąpić do budowy Wielkiej Ukrainy od Dunajca po Kaukaz. W duchu swoich idei OUN UPA prowadziła działania polityczno-wychowawcze nie tylko w swoich szeregach, ale także wśród ludności cywilnej, którą zmuszano do bezwzględnego posłuszeństwa. Kto nie stosował się do jej zaleceń, był traktowany jako zdrajca. Podstawową tezą, którą OUN propagowała poprzez swoje struktury, było to, że państwo polskie bezprawnie okupuje etniczne ziemie ukraińskie leżące za linią Curzona. I wszelkie działania władz polskich trzeba traktować jako działania władz okupacyjnych. OUN UPA nie ograniczała oczywiście swych poczynań do akcji polityczno-wychowawczych. Oddziały UPA prowadziły też bezwzględną walkę ze strukturami państwa polskiego, starając się sparaliżować ich funkcjonowanie.
Szczególnie bezwzględnie OUN UPA przeciwstawiała się realizacji porozumienia o przesiedleniu Ukraińców z Polski na Ukrainę i Polaków z Ukrainy do Polski. Kierownictwo OUN UPA doskonale zdawało sobie sprawę, że przeprowadzenie przesiedlenia Ukraińców do ZSRR pozbawi jej działalność zaplecza, a tym samym racji bytu. Tymczasem ono z tak zwanego zakerzoniem wiązało określone nadzieje. Znając bezwzględne metody Sowietów, wiedziało, że ci szybko rozprawią się z oddziałami na Ukrainie. Żelazna kurtyna i izolowanie ZSRR od świata sprawiłoby, że o walce UPA z Sowietami nikt by się nie dowiedział. Rolę propagandową informującą świat o walce UPA z okupantami miało odegrać właśnie zakerzonie. Polska w porównaniu do ZSRR była państwem bardziej otwartym. Było w niej akredytowanych wielu zagranicznych dziennikarzy i łatwiej było dotrzeć do zachodnich ambasad, by podrzucić im propagandowe opracowania i broszury. Ze względów propagandowych OUN UPA chciała zawrzeć porozumienie z polskim podziemiem niepodległościowym. Miało ono być listkiem figowym, który przykryłby rzeź wołyńską i zdjął z OUN UPA piętno zbrodniarzy i pozwolił tej formacji przedstawić się jako sojuszników Polaków w walce o wolność. Niekiedy dowódcy WiN dawali się nabrać, ale rząd polski w Londynie zdecydowanie się współpracy z OUN UPA sprzeciwił. Większość dowódców podziemia, tacy jak Wołyniak czy Żubryt, odrzucali całkowicie nawet rozmowy z UPA. Ogień groził za to swoim podwładnym kulą w łeb. OUN UPA w walce z państwem polskim odniosła szereg sukcesów. Udało jej się przy pomocy różnych metod ograniczyć przesiedlenie ludności ukraińskiej na Ukrainie. Gdy akcja ta formalnie się zakończyła, według danych władz polskich na terenie Polski pozostało około 20 tysięcy Ukraińców. Tymczasem faktycznie było ich 150 tysięcy. Nadal wspierali działania UPA, która czuła się całkowicie bezkarna. Dla wszystkich stało się oczywiste, że bez całkowitego przesiedlenia ludności ukraińskiej i pozbawienia OUN UPA zaplecza nie da się ustanowić trwałego pokoju w południowo-wschodniej Polsce. Książka składa się z kilku części, co czyni ją bardziej przejrzystą i czytelną. Otwiera ją zbiór analiz profesora doktora habilitowanego Władysława Filara, eksperta od stosunków polsko-ukraińskich i autora wielu publikacji z tego zakresu. Profesor wykorzystał całą swoją wiedzę zdobytą w toku kwerend w archiwach, a także w najnowszych opracowaniach. Profesor przestudiował zwłaszcza wiele prac ukraińskich autorów, w tym wspomnień członków OUN UPA, których wypowiedzi potwierdzają postawione przez niego tezy spisane w toku rozmów z Markiem Koprowskim, czyli autorem tej książki. Część druga książki poświęcona jest objaśnieniu mało znanych szczegółów akcji Wisła. Autor polemizuje ze stanowiskiem historyków i środowisk ukraińskich, a także filoukraińskich, których w Polsce nie brakuje. Przekonujących, że akcja Wisła była zbrodnią komunistyczną, a nie formą samoobrony państwa polskiego. Przypomina, że nie tylko banderowcy, ale także ukraińscy komuniści pod wodzą Chruszczowa nie chcieli oddać Polsce tak zwanego zakerzonia. Tak mi się wydaje, że to się tak czyta. W razie czego proszę, poprawcie mnie w komentarzach. Zrobili to dopiero pod naciskiem Stalina. Nawet jednak i wtedy, gdy sprawa była już zamknięta, podjęli akcję, która o włos nie zakończyłaby się utratą przez Polskę Chełmszczyzny. Drogą wymiany terytorium w ramach tzw. akcji HT przejęli część wschodniej Lubelszczyzny, która dziś należy do Ukrainy. Autor poświęca też sporo miejsca mało znanym aspektom akcji Wisła, fałszywie naświetlanym przez historyków ukraińskich. Trzecia część książki zawiera sylwetki ukraińskich zbrodniarzy grasujących po zakerzoniu i realizujących cele organizacji ukraińskich nacjonalistów. Wielu z nich pozostawiło po sobie wspomnienia i pamiętniki, które autor obficie cytuje, co czyni opisywane sylwetki bardziej wiarygodnymi. Na część czwartą książki składają się relacje żołnierzy Wojska Polskiego biorących udział w operacji Wisła. Ponadto książka zawiera zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku obrazujących zbrodnie UPA na ziemi sanockiej. Są w niej też unikatowe zdjęcia z akcji HT ilustrujące kolejne wypędzenie Polaków z ziemi przodków przez ukraińskich komunistów. Zdjęcia dotyczące obrony Birczy, której UPA nie udało się zdobyć mimo trzykrotnych ataków, a także inne zdjęcia archiwalne. Przedstawiają niedawno rozebrane pomniki tych, którzy uczestniczyli w walkach z ukraińskim nacjonalizmem. Cennym uzupełnieniem książki są też dokumenty związane z akcją Wisła, pochodzące z archiwum profesora Władysława Filara. Po książkę tę z pewnością warto sięgnąć. Zainteresowanych tą problematyką autor z radością informuje, że jesienią staraniem wydawnictwa Replika ukaże się jego książka Krwawa wojna z UPA o Lubelszczyznę. Będzie ona dopełnieniem tego obszernego tomu. Wschodnią Lubelszczyznę i Podlasie UPA również traktowało jako część tak zwanego zakerzonia, które powinno być włączone do Wielkiej Ukrainy.
Mam nadzieję, że zachęciłem Was do kupna tej książki. To wydawnictwo nie sponsoruje mnie, żeby było jasne. Nic mi nie płaci za promocję tej książki. Po prostu uważam, że informacje, które pokazują, które ukazywane są w mediach, czy nawet w Sejmie, są fałszywe. I warto, żeby Polacy wiedzieli, czym w rzeczywistości była ta akcja. Zachęcam Was również do tego, żeby sięgnąć po inne książki pana Marka Koprowskiego. Dowiecie się z nich, jak wyglądała rzeź, ludobójstwo wołyńskie. To naprawdę traumatyczne wspomnienia spisane wspomnienia tych ludzi, którzy to widzieli na własne oczy, no odbijają takie no mocne piętno na tym, co uważamy o historii II wojny światowej. Bo bandytyzm, terroryzm tych osób, tych banderowców na polskiej ludności, no jest po prostu czymś, czego się nie da wyobrazić. I ci ludzie to widzieli na własne oczy. Moja babcia, mojej byłej dziewczyny, widziała na własne oczy, jak jej koleżankę z klasy nabijają Ukraińcy na pal. Dlatego uważam, jestem tego po prostu, że koniecznością jest, żeby w Polsce zapropagowanie banderyzmu, zastawianie jako jakiś idoli swoich osoby związane z całą tą ideologią banderyzmu, że to po prostu trzeba karać. Tak samo jak zapropagowanie nazizmu oraz skutecznie karać za propagowanie komunizmu. Te zbrodnicze ideologie nigdy więcej w Polsce nie powinny się pojawiać. Drodzy Państwo, to na tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że przeczytacie tę pozycję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jeszcze raz mówię. Polski interes zawsze powinien stać najwyżej dla każdego Polaka, a tym bardziej dla osób, które udzielają się gdziekolwiek w polityce. Pozdrawiam.